Boże Ojcze, przyjmij płonące z naszych serc dziękczynienie za zgromadzenie sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, które przeżywa zakończenie jubileuszu 75-lecia Jego powstania. Spraw, abyśmy za przykładem patronki świętej Teresy i założyciela zgromadzenia, księdza biskupa Adolfa Piotra Szalążka, przyczyniały się do przemiany świata przez miłość, wypełniając wiernie charyzmat zgromadzenia. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, wejrzyj łaskawie na naszego księdza biskupa Adolfa Piotra Szalążka, wiernego świadka Chrystusa. Pozwól nam cieszyć się jego szczęściem w niebie i udziel łaski rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Ciebie prosimy. Proszę, Najświętsza Trójco, miłości niezmierzone, przedwieczny dobry Ojcze. Prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Eminencjo, pragnę wyrazić wdzięczność i podziękowanie za przyjazd, za Eucharystię. Dziękuję wszystkim kapłanom celebrującym Eucharystię. Mamy nadzieję, że w naszych intencjach Bóg zapłać. A nade wszystko chciałabym podziękować księdzu proboszczowi za jego trud, pracę w parafii i na rzecz tutaj tych wszystkich wspólnot podkowiańskich. Wiemy, że
Samo powiedzenie dziękuję to jest za mało. Bóg zapłać, bo wielka jest energia księdza proboszcza, którą możemy na co dzień z nią się stykać. Dziękuję wszystkim siostrom tutaj z moich domów, ze wspólnot, które poświęciły czas, stając bardzo rano, by tutaj na odpowiednią godzinę przyjechać i razem z nami w tym dziękczynieniu dziękować Panu Bogu za przeżyte 75 lat. Dziękuję również siostrom, które mieszkają w Podkowie, które codziennie z nami spotykają się na Eucharystii i w takich prostych, ludzkich rozmowach wykazują tak wielką życzliwość. Siostry Klawerianki, siostry Słuszki, siostry Franciszkanki od cierpiących i łączą się duchowo również siostry Kapucynki, które są też duchem z nami. Dziękuję również Wam wszystkim tutaj, którzy jesteście z nami, a spotykamy się na co dzień, za Waszą życzliwość, za Wasz uśmiech, za każde niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za wszystko naprawdę dziękuję. Tak jak powiedziałam, to jest za mało dziękuję powiedzieć, ale już resztę niech Pan Bóg wynagradza. Dziękuję chórowi, Panu Adamowi, organiście, Panu Polinkowi, który przed rozpoczęciem mszy świętej wygrał nam na skrzypkach Ave Maria, Pani solistce, wszystkim ministrantom, lektorom, całej służbie Kościoła, a służącej tutaj w tej chwili podczas tej Eucharystii. Wielkie, wielkie Bóg zapłać. Chyba się zmieściłam skrótowo. Eminencjo, bardzo proszę jeszcze spocząć, bo mamy szczególne słowo dla naszych sióstr. Ksiądz proboszcz prosił mnie o kilka słów od parafian, od osób świeckich. Od 1967 roku siostry są w Podkowie Leśnym. To jest blisko 45 lat. Rok temu, kiedy rozpoczynał się jubileusz, siostry podarowały mi ten album, który był niesiony w procesji, Na drogach najwyższej miłości, wspomnienia, listy i artykuły. Pozwólcie, że przytoczę dwa fragmenty. Moja misja ze świętą Teresą. Latem była wciąż praca, od świtu do nocy, ale zimą zbierała się cała rodzina w cieplutkiej kuchni i mamusia dużo czytała książek o misjach. O ojcu Janie Bejzymie, o świętej Tereni. Miałyśmy obrazek małej świętej w dużym pokoju. Opowiadania mamusi rozbudziły we mnie pragnienie bycia misjonarką i pracy wśród trędowatych. Słuchając jej opowiadań, popatrzyłam na obrazek świętej i powiedziałam: Święta Tereniu, Ty weź mnie do siebie. Później wiele razy myślałam o powołaniu, ale mamusia była chora i trzeba było pracować w domu, dorabiać u sąsiadów. Wiedziałam, że aby być misjonarką, trzeba mieć skończone pielęgniarstwo. Ale ciężko było ze szkoły. Zapisałam się na wieczorówkę. Po skończeniu szkoły powiedziałam mamusi, że chcę iść do zakonu. Żałowałam, że nie jestem chłopcem. Zostałabym księdzem i pojechałabym na misję. Mamusia mówiła: możesz zostać zakonnicą. Ale ja nie wiedziałam, kto to jest. Później zobaczyłam siostrę zakonną, która przyjeżdżała do jednej z nauczycielek. Tak mi się spodobała, jak była na mszy świętej, to stawałam jak najbliżej niej i marzyłam.
Postanowiłam, że pójdę do zakonu, ale nie wiedziałam gdzie. Moja siostra była w Radomiu i tam były siostry Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie była święta Faustyna. Dały mi obrazek święty i powiedziały, by napisać do Łagiewnik. Siostry odpisały, bym skończyła szkołę. Dalej nie wiedziałam, gdzie pójść. Poszłam do księdza, by mi dał jakiś adres, a ksiądz był zżyty z siostrami rodziny Maryi. Gdy do niego przyszłam, był bardzo zajęty i kazał mi przyjść później. Przypomniałam sobie, że w Stawiskach też są siostry zakonne. Nie czekając dłużej, na drugi dzień wsiadłam do autobusu. Wczesna przełożona generalna, matka Bernarda, wypytała mnie o wszystko i powiedziała: przyjedź. Tylko napisz, kiedy to siostra wyjdzie po ciebie na stację. Podczas tej wizyty dowiedziałam się, że jest zgromadzenie sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Bardzo się ucieszyłam i przypomniało mi się, jak to kiedyś powiedziałam, że to do niej przyjdę. Podziękowałam świętej Teresie i za 2 miesiące przyjechałam do sióstr. To była wola Boża. Często droszę się ze świętą Teresą i proszę ją o potrzebne łaski dla zgromadzenia. Siostra Julita, siostra Julia Nikiel, rezydentka z Rychnowa. Drugi fragment napisała siostra Bożena Opolska. Siostra Bożena jest tutaj dzisiaj z nami. Jest dyrektorką w szkole dla niepełnosprawnych w Ścinawce Dolnej. To mała miejscowość obok Kłodzka. Praca w szkole polega na towarzyszeniu i stymulowaniu uczniów do zdobywania maksymalnej samodzielności z uwzględnieniem indywidualnych, bardzo zróżnicowanych możliwości. Opiera się na przesłaniu, jakie noszą nam przyjęci w październiku 2009 roku honorowi patroni szkoły. Błogosławiony Ludwik i Zelia Martin, rodzice świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Wybór ich na patronów został podyktowany 2 względami. Po pierwsze tym, że nasi uczniowie często są pozbawieni własnych rodziców. Po drugie faktem, że błogosławiony Ludwik został w ostatnich latach życia dotknięty chorobą psychiczną. Przez to doświadczenie staje się bliższe naszym niepełnosprawnym uczniom i tym, którzy podjęli się zadania służenia im. Jedną z najważniejszych dla mnie rzeczy, którą zawdzięczam temu domowi i pracy z niepełnosprawnymi, jest głęboki szacunek do tajemnicy człowieka. Tak wielu z nas nie jest w stanie wyrazić swego piękna, dostrzec własnego bogactwa, cieszyć się najdrobniejszą rzeczą, jaką nosimy w sobie i jaką znajdujemy w otaczającej nas rzeczywistości. Tu można nauczyć się być, nie sądzić z pozorów, patrzeć sercem, bo najważniejsze jest zakryte dla oczu. Naprawdę, są rzeczy, których świat może nauczyć się jedynie od najsłabszych. Przytoczyłem te 2 fragmenty, bo one pięknie pokazują o prostocie, ale i o wielkiej głębi powołania sióstr terezjanek. Ale mówię też o tym, bo praca sióstr w Podkowie Leśnej to tylko fragment pracy zgromadzenia. Pewno o wielu pięknych dziełach nie wszystko wiem. A to jest, jak policzyłem, 14 domów. 10 w Polsce, w 6 diecezjach. 2 na Ukrainie i 2 we Włoszech. I pragnę wyrazić naszą wdzięczność dla sióstr. Na ręce matki przełożonej, siostry Judyty Jankowskiej.
Dziękujemy za obecność w Podkowie Leśnej. Pewno gdyby nie siostry, nie mielibyśmy pomysłu, by prosić o relikwie świętej Teresy, by przybyły do Podkowy Leśnej w 2005 roku. Pewno gdyby nie siostry, nie myślelibyśmy o modlitwie za kapłanów. Co więcej, siostry zachęcają innych do tej modlitwy w ramach misji świętej Teresy. Ale no, dla mnie osobiście obecność sióstr to także wielka radość. Bo pewno nie odkryłbym świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, gdyby nie świadectwo sióstr Terezjanek. Mówi się o czymś takim jak sprzężenie zwrotne. Dzięki siostrom Terezjankom poznałem świętą Teresę. A dzięki świętej Teresie na nowo odkryłem siostry Terezjanki. Dlatego w imieniu parafian pragnę powiedzieć dziękuję. To mało, siostro, powiem trzy razy. Dziękuję, 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 Bóg zapłać. Ale ta praca sióstr ma także szerszy wymiar. Siostry, mówiąc o świętej Teresie, niesiecie nam Chrystusa. Katechizując cierpliwie w szkole, niesiecie dzieciom Chrystusa. Pracując z dziećmi niepełnosprawnymi, niesiecie im Chrystusa. Pracując w szpitalu z trędowatymi we Włoszech, niesiecie im Chrystusa. Sprzątając w kościele, niesiecie nam Chrystusa. Stąd pomysł koronowania sióstr medalem Christophorus. Niosący Chrystusa. Do tej pory ten medal był wręczany pojedynczym osobom. Dziś pragniemy go wręczyć wspólnocie, całemu zgromadzeniu, na ręce Matki Przełożonej, z wyrazami głębokiego uszanowania dla wszystkich sióstr, tych, które są obecne tutaj dzisiaj w kościele, ale i dla tych, które ze względu na swoje obowiązki zostały w domach. Szczęść Boże. Siostry Terezjanki otrzymują również do swojego ogrodu od naszej parafii sosnice. Takie drzewo długowieczne, które powoli rośnie, niech przypomina o naszym jubileuszu. Bóg zapłać za to wyróżnienie i to podkreślenie, tak jak święty Krzysztof, niesiecie Chrystusa. Tak do głębi to weszło w serce. Bóg zapłać za to przypomnienie i za tym głębię, jaką życia zakonnego, jaką powinnyśmy żyć, nieść Chrystusa. Zapisujemy to w naszym sercu. Natomiast ta sosenka, tak w tej chwili spontanicznie mi przyszła myśl, że półtora roku, czy może więcej, przyszedł pan leśniczy i powiedział: siostro, pozwolę wyciąć sosnę, ale 20 musicie zasadzić. Ja mówię: Boże, gdzie? No ta jedna będzie akurat w tym planie, które miały wyrosnąć w naszym ogrodzie. Ona pierwsze zapoczątkuje. Bóg zapłać. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech imię pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.